I don't make it. Give this to my ex-wife. That's all she gets. Good to go. She's already got everything else. 1 minute. One minute. Stop, you're launching the boat. Cześć, witajcie. Z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Medal of Honor Warfighter. Bodajże drugi, tak przynajmniej powinno być. Taki powinien być ten odcinek. Dobra. Jak widzicie, jesteśmy na wybrzeżu. Skakaliśmy ze spadochronu na głębokim morzu, potem po prostu przenieśliśmy się tutaj. W efekcie dopłynęliśmy sobie, oczywiście. No i teraz mamy misję tutaj jakąś. O, okej, są. Dobra, przybliżymy. No wychyl się, stary. Dobra, pięknie. Ja ogólnie nie lubię tego celownika. Sobie go oddalę, myślę. Aczkolwiek po prostu odrzut jest straszny. Znaczy, wygląda strasznie i trudno jest dobrze konkretnie celować. Dobra, fajnie. Tutaj widzę, że nas ostrzeliwują strasznie. Fajny karabinek, powiem wam, że strasznie fajny. O, tam widać, że nie zadziałko jest, czy coś w tym stylu. Przodujmy oczywiście. Myślę, że podbiegniemy szybko tutaj za osłonę. Ja no, sorry, się włączy, zminimalizowała gra. Dobra, fajnie. Headshot tam bodajże poszedł. Dobra, jesteśmy pod ostrzałem hardkorowym tutaj. Naprawdę nawalają wszędzie porówno. Tak, tu jesteś, stary. Jakieś granaty mamy bodajże. Tak, rzucimy tam jakiegoś. Niech mają miazgę. No, wybuch, pięknie, pięknie, wszystko fajnie wygląda. No i kolejny jakiś tam. Może przybliżmy, zobaczymy, co tam się dzieje. O, tutaj widać, że nasi nawalają porówno. Dobra, fajnie. No tutaj muszę z tego korzystać, tak szczerze wam powiem, że jest łatwiej. Aczkolwiek strzelając po prostu ogniem tutaj takim nieseryjnym, tylko z przerwami oczywiście. Gdzie? Dobra. Tam cały czas tych okien napalają, można... O, granat! Dobra, tutaj jakiś. Ogólnie myślę, że ważną rzeczą jest, na jakim poziomie trudności gram. Gram na poziomie normalnym, aczkolwiek uważam, że mam już takie doświadczenie w grach FPS, że sobie mogę na niego pozwolić. Jak widać, jest trudno, jest trudnawo. Nie powiem, że nie. Dawaj, ammo się już. Dobra. Czyżby? Dobra, oczywiście oddalimy. Nie, póki co czysto tam. Nie chcę zmieniać broni. No i... O, wiedziałem, że tu jeszcze jesteś. Fajnie ten karabin wygląda, właśnie taki jest szturmowy strasznie. A, w mojego tutaj trochę trafiłem.
No i co teraz? Co teraz? Jest ktoś tu jeszcze? Może? No pewnie będą jacyś tutaj jeszcze kampić. Kampion? Czy nie? Chyba nie. Ależ piękny widok, zobaczcie na to. Okej, drzwi. No i musimy teraz sforsować bodajże. No co jest? Okej, dobra, forsujemy. No i pojawiają się teraz tutaj perspektywa właśnie, jaką chcemy. Możemy wziąć z buta, wrzucimy oczywiście granat, ale najpierw... Nie, z tego nie możemy jeszcze, okej. Musimy 4 razy z tego. No i oczywiście but, nie mamy nic do innego do gadania. Granat! No i wbijamy. Ależ headshot poszedł. Dobra, 4, póki co. Coś tu jeszcze będzie? No nie, o tam będziemy ostrzeliwani. O, wiedziałem. Siódemka. Siódemka. No co jest? Aha. No stary, jak ja mam to zrobić? Prawy, tak? Dobra, udało się chyba namierzyć ich. Czyżby? Ach, no i jest pięknie, no i jest to coś. Jest to coś, co ma kampania właśnie. Dlaczego multiplayer nie ma? O. Burza piaskowa? O, czy to jest kurz praktycznie? W końcu ale słaba widoczność. O, trochę jakby się polepszyło. Wszystko opadło, ale cały czas to wszystko lata tutaj w powietrzu jest, unosi się. Dobra, no i teraz oczywiście po cichu. Jak to oczywiście po wybuchu. Będziemy mieć... Będziemy wyszukiwać resztki oraz rannych. Może kogoś się uda znaleźć konkretnego? O nie, nie mogę odskoczyć. Dobra. Oczywiście po cichu, jeszcze raz po cichu. Myślałem, że ktoś tu jest, musimy go zabić. Co tak ciemno? Aha. Dobra. Więc widzimy, że jesteśmy robotem. Oczywiście robot jest o tyle bezpieczny. Nie no, że go od razu nie po prostu. A tu was chłopaki zdradzą te latarki. I co to takie niecelne jest, czy co? Dobra, fajnie. Właśnie mówiłem o tym robocie, on jest o tyle bezpieczny. Aha, ukrywali się, a mnie to raziło. Nie mogłem za bardzo wycelować. Tu jedziemy? Czy może tam? Dobra, chyba tutaj. Aha. Tak, myślę, że się zmieścimy, mam nadzieję taką. No i zmieściliśmy się. Więc tutaj musieliśmy się udać. Okej, dalej jedziemy. Kolejna dziura. W ścianie. Jeden przyzwyczaiłem się do robota saperskiego. W Battlefieldzie trójce. Trochę się tutaj tym inaczej steruje. Aczkolwiek wciąż jest fajnie. Dobrze się bawię. Dobra, to chyba teraz dobijemy do naszych tutaj bodajże. Już widzę tam jakiś... O! Nasi? Nie.
No, są mi nasi, więc będziemy teraz chyba z naszymi tutaj operować. Taką mam nadzieję. Będzie ciężko, no będzie ciężko. RPG. No nie damy rady chyba. Nie no, musimy jakoś dać radę. Wszędzie słychać RPG, RPG. Co oznacza oczywiście wyrzutnia rakiet, tak się nazywa fachowo. O, no jeszcze tam żyjesz? Już teraz, o, jeszcze żyje, no zobaczcie jaki drań. Nie wiem, na czego trochę trafiłem tutaj. Nie wiem, co mnie śmiertelnie, czy co? Chyba wyjedziemy, wiecie co? Bardziej wyjedziemy. Tak, tutaj musimy się udać. Może się uda? O, dostajemy, dostaję! Dobra, nawalam tutaj porówno szybko ich, bo no naprawdę jest ich mnóstwo tutaj. Mają RPG, jakbym dostał, to już po mnie. No, po prostu jakby ich nie było tam, tak nawalają. No nie. O, tutaj widzę kolesia. Dobra, każdego po kolei teraz zmienimy. Okej, dobra, headshot. Właśnie nie wiedziałem, czy to on już wyszedł, czy nie. On jednak cały czas był odsłonięty. Tu są jeszcze jacyś. Tutaj nam kolega strzela jakiś. No nie, no to jest bez sensu normalnie. Okej, dostał kolejny. No ale ten, naprawdę, tutaj to już nie ma sensu strzała. Dobra, kolejna główka. Bardzo ładnie. A czy możemy wjechać? Łoż ty! Stary, wyszedłeś mi tutaj. Ja nie widzę, czy to oni są naprawdę, czy nie. Dobra, myślę, że podjedziemy gdzieś tutaj bliżej. Mam nadzieję, że się uda i o to chodzi po prostu. No i po nas. No, pięknie. Koniec gry? Aha. Więc to chyba było zaplanowane. Tak miało się stać. No ale zobaczmy, co teraz się stanie. Okej, jesteśmy z naszymi. Come on, sub. In here. 1-6, this is 1-4. Movement in the building across the street. No i myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. O, tutaj wjechaliśmy tym robotem. Tak, teraz jest zablokowane. Czyli z powrotem jesteśmy chyba teraz, w tym samym miejscu. Ale to byłoby na tyle, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!